Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w kolejnym quizie z Jetpunka. Słuchajcie, święta już za pasem, mam nadzieję, że już prezenty pokupowane, jesteście gotowi, siedzicie w domach lub nie, może zmierzacie do waszych bliskich, nie mam pojęcia, w każdym razie mam nadzieję, że miło spędzimy czas, więc co, lecimy, dzisiaj zaczynamy z jakiego kraju #7 od Skuki. Więc quiz jest z nie w miarę dawna, jak o dziwo. Nazwij kraje, z których pochodzą ci ludzie, kraj urodzenia, przepraszam. Nowoczesne kraje. Zastanawiam się, na czym to ma polegać, ale spróbujemy. Nie wiem, nie znam się na wszystkim, ale lecimy. Maradona, jak Maradona. Klaudia Schiffer to są Niemcy. Rembrandt to jest Holandia. Józef Stein, Gruzja się urodził, moi drodzy. Usain Bolt to jest Jamajka. Rafael Nadal to jest Hiszpania. Jet Li to są Chiny. Pamela Anderson, Kanada. Václav Havel, Czechy. Cary Grant. Tak, strzeliłem. O, trafiłem. Falko. Nie wiem. Nelson Mandela to jest... Okej, Sinead to się chyba czyta. Sinead O'Connor. To jest Irlandia. Falko. Nie wiem trochę. Nie wiem, kim jest Falko, powiem wam szczerze. Wszystko się nagrywa dobrze? Nagrywa się dobrze. Nie wiem, kim jest Falko, więc trochę dam give up i zobaczymy, co wyjdzie dalej. Austria. Nie wiem, kim jest Falko. Nie mam pojęcia. Dobra, to za nami. I teraz słuchajcie. Kraje Cesarstwa Rzymskiego. Żeby wykonać quiz, trzeba wpisać kraje Cesarstwa Rzymskiego w roku 27 przed naszą erą. Okej, zobaczymy. Czy będę pamiętał, czy nie. Ostatnio znalazłem fajny kanał, który ma który nazywa się Unbiased History of Roman Empire, czy coś takiego, of Rome chyba po prostu. I jakby jest tak, że całość jest zrobiona w stylu tego mema, który był z Chadem, z Virginem i tak dalej. I jakby wszystkie postacie, które miały być kozakami, czy nie wiem, na przykład August czy Juliusz Cezar właśnie są Chadami, a cała reszta są właśnie Virginusami, którzy chodzą z głowami. I do każdego ludu barbarzyńskiego jest różny rodzaj brainleta, czyli jest tam... Znaczy ten mem nie jest taki nowy, ale zawsze pasuje. Uwielbiam brainlety akurat, więc jak po prostu zobaczyłem, że jest sobie na przykład Brytoni, są Britsi, są Germanie, są Kartagińczycy i każdy z tych ludów ma po prostu wygląda jak specyficzny rodzaj brainleta. Genialny kanał, naprawdę, cały oglądamy, jeszcze bardzo dobrze historycznie pokazywane tam jest, więc się fajnie o tym opowiada. Nie wiem, to jest Australijczyk, ma taki śmieszny akcent, ale bardzo fajnie robiony, więc totalnie mi się podoba. A dobra, gadam o jakichś głupotach, niepotrzebnie, czas leci, przez 10 minut się samo nie nabije, lecimy. Dobra, Afryka. Egiptu nie było? O! Afryka, Azja. Co, ja mam dopasowywać? Jakim cudem mam dopasowywać? Wow, serio? Ojej, że to z... Yellow screenem, kumplu, to zrobiłeś. Yellow boxa. No. A fajny quiz się szykował. I nawet nie jest po literach ponumerowane, więc niedobrze, kumplu. Yellow box nie był potrzebny. Europa wyspa. Ojej. Co tam może być jeszcze za wyspa? Cypr, Europa nieuznawane. Ojej. Ojeju, kumplu. Niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie. Ojeju. Afryka, Azja. Ojejku, Europa. No, bez sensu, wiesz? Oj, to jest następny quiz. Bez sensu, kumplu. Bez sensu. O Jezu, kartę zmieniam. A taki się fajny quiz zapowiadał. Zobaczyłem tytuł, mówi, nie, no to będzie genialne. To będzie genialny quiz. A patrzcie, co teraz trzeba robić. Jakby zgaduj zgadula, w którym miejscu autor umieścił. O, proszę, zgadłem. O, zajebiście. No i teraz tak. No. No, trafiłem. Ojejku, a zapowiadało się doskonały quiz. Zapowiadał się doskonały quiz, a mam jeszcze jeden podobny, wiecie, tylko że mam z Imperium Osmańskim i widzę, że nie ma sensu tego grać dalej. Szkoda, bardzo szkoda, kumplu. Aniktaki. Ojej, kumplu, popraw ten quiz. Wiem, że tego niedawno robiłeś, ale jeżeli oglądasz to, to popraw, bo to bardzo niedobrze. Tunezji nie wpisałem, Libia była, no wpisywałem tylko, że pewnie wyżej. Bardzo niedobrze, usuń yellow boxa. O. O, musiałem się zalogować. Nie jestem zalogowany? Nie jestem, nie wiedziałem nawet. No, więc nie fajnie, ale pomysł był dobry, tylko wykonanie, no słabe, co ja ci będę mówił. Dobra, tu yellow box ma sens, używajcie yellow boxa, kiedy ma sens, więc to jest ważne, jakby, bo on często łatwiej jak w quizach, ale tutaj to było niepotrzebne utrudnienie. Dobra, z danych polityków na zdjęciach widzę, że to są politycy w ogóle świeży dosyć. Tak po prawdzie, w sensie nawet ich nie widywałem ostatnimi czasy, w sensie w quizach, nie? Dobra, to jest tak, Wałęsa. Tu jest pan Biedroń. Tu jest pan Kaczyński. Tu jest pan Budka, Borys Budka. To jest pan Koran Mekka. Okej, tu jest pan Tusk. Tu jest pan Gowin. Tu jest pan Czarzasty. Tu jest pan Kosiniak Kamysz. Przewodniczący PSL-u, tak? Czy Koalicji Polskiej. Tak nazywa. Okej, tu jest pan Kwaśniewski. Ale nie wiem, czy on jest czynnym politykiem, to się powinno podawać. Podobnie jak ten, podobnie jak Wałęsa. Znaczy, no dobra, znanych polskich polityków, okej, dobra. Ziobro. Tutaj mamy Schetyna Grzegorz. Tu mamy Andrzej Duda. Tu mamy Zandberg. Tu mamy Nowacka. Tu jest pani, Boże, Kidawa-Błońska. Tak, tu mamy... Okej, Lubnauer. Tu mamy pana Kukiza. A ty jesteś... Ojej, jak ona miała nazwiska? To jest marszałek Sejmu chyba, tak? O Jezu, nie śledzę tego Sejmu aż tak. Nie ukrywam, że mam problem z Sejmem, jak z każdym w Polsce, ale... nie z każdym człowiekiem, tylko z każdym Sejmem. Jezu, jak ona się nazywała. Nie wiem, nie pamiętam. Pani z PiS-u jest, ale nie pamiętam. Zobaczmy. Witek. Elżbieta Witek. No nie pamiętałem. Ale patrzcie, Barbary Nowacki więcej osób nie wiedziało niż pani Elżbiety Witek. Więc to taka ciekawostka. No dobra, no myślałem, że uda mi się youtubersko 10 minut zrobić, no wyszło tylko 9, więc wybaczcie, nie wrzucę więcej reklam, sorka. Bywa przykro mi. Słuchajcie, wesołych świąt. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widzieli. Widzimy się pewnie w przyszłym roku, ale to... I chyba odcinki jeszcze będą, więc się nie przejmujcie. Ja bym Ignacy, byście wy, a to, moi drodzy, był Jetpunk. A my widzimy się już jutro. Cześć!